to zobaczą. Ten dziad, co odjechał tym samochodem, to 507, to tak to trąbił, że po prostu aż się baba wystraszyła. No, szybciej, szybciej, bo odjeżdża. No, także proszę Państwa, taki kierowca jak babka pięknie, jeszcze na nią trąbić, no to przecież trzeba mieć nie po kolei w głowie. Ale po prostu na czym polega hipochondria dziadów katolickich w Warszawie? Dlaczego oni nie mogą zrozumieć, że tutaj nigdy żadni mormoni by się nie przyjęli z USA, ani ich filozofia, ani ich prądy, ani ich nauki, poglądy, nic, nic, nic. No bo przecież nawet Świadkowie Jehowy pojechali do Anglo-Ameryki, Białystok, proszę Państwa, a głupiemu tutaj żal. No to papież, to przecież on był mądry. Proszę Państwa, jak on dostarczał gaz sarin do obozów zagłady, jeszcze wtedy, kiedy, no musiał to robić, kiedy księdzem nie był, potem dla niepoznaki skoczył w sutannę, a potem jeszcze i szatan diabeł pozwolił mu zostać papieżem. No tak Janek Witek tu opowiada taką wersję, ale to wersja wersją, po prostu tak było. Te grupki, to wszystko, wiecie Państwo, to niektórzy to tak, butelki z winem trzymają, tam z piwem to mało, to i tak policja każe, że nie wolno niby pić piwa, ale oni z winem tam po tamtej stronie też, także grupki takie, wiecie Państwo, kołchozy katolickie, także nie ma mormonów, bo mormoni to dawno śpią. Ale to też nie tu w Polsce, tylko gdzieś tam w Ameryce. Nie ma prawosławnych, bo tu nie ma prawosławnych, bo są w Anglo-Ameryce Białystok, a tu nie jest żaden Białystok, tu nie są żadne Moniki. Chodźmy za tą datą. To pana chodzi, a pana jest odważna kobieta. Bardzo odważna. Także proszę Państwa, kto jest odważny, żeby tutaj przejść? No, przez te ulice. To wiadomo, że to są sekundy i wpadniesz pod samochód. Ale wiecie Państwo, dodatkowym stresem jest takie trąbienie. Także po prostu te dziady katolickie, one jakoś tak nie mają tej psychologii w sobie. Bo tak, jeden wrzeszczy, to i drugi wrzeszczy. Jeden na Marszałkowskiej, to drugi zaraz na Częstochowskiej. Pod Rotundą, wszędzie to samo. Jeden wielki wrzask. Dlaczego? Dlatego, że kołchoz. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że stadność. Dlatego, że psychologia tłumu, to jeden, to i drugi. Także dziady katolickie oglądające się, one jakoś tak nie mają rozeznania w tym, co robić, jak myśleć. No bo jak nie widzieli na oczy jeszcze nigdy w życiu Pisma Świętego, Biblii, a Księga Mormona też całkiem jest jak z kosmosu, podobnie jak i ten Marsa. Obama z Marsa. Ten Obama z Marsa. No i taka wersja, takie poglądy krążą. Także na czym ta, proszę Państwa, że jak nawet goście przyjeżdżają z zachodu, na czym ta ich hipochondria, taka nerwowość polega, że aż po prostu uśmiechają się Amerykanie, że tutaj pijaków pełno i z tymi piwami, z winami, jak te dziady Mickiewiczowskie na ulicach, że nie mają tego umiaru, nie mają wyczucia, albo baba idzie i po łbie się drapie. Najpierw do śmietnika wkładała łeb, a potem się drapie po łbie. Także widziała, albo krzyczy, albo wrzeszczy. No to ten system właśnie cygano, że do dziadogadu. Także dobrze, że tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok. Dobrze, że tu nie ma tych ludzi prawosławnych, no bo jak oni by się czuli w takim klimacie? Złe towarzystwo psuje złe obyczaje. A to na Grochowskiej naprawdę południe tam się dzieje. A to naprawdę północ tam się dzieje. Szok. Także jesteśmy, proszę Państwa, cały czas w Żebracznicy Wielkiej, na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. No ten Stadion Narodowy, proszę Państwa, to przecież wcześniej się nazywał Stadion Dziesięciolecia. Proszę Państwa, papież tu był i wszystko co wasze. Tak, Polsce oddamy, tak śpiewają. Proszę Państwa, no natomiast te Świadkowie Jehowy, jak tu mieli wcześniej, jako ta grupa, nie tych, co tu z tymi piwami, tych papieskich, nie, ta pierwsza grupa,
co był kongres międzynarodowy w roku 1985, no to przecież aż 13 krajów świata przyjechało tutaj do Polski, z Ameryki, z USA, z Japonii pełno było, no z Niemiec, no ze Szwajcarii, z Austrii, ile myśmy tutaj gości, z Rosji, proszę Państwa, nawet wywiady katolickie to gdzieś pobiły, jakieś tam z tamtej strony jechało, z tej strony zielenieckiej, sweterku, bo Rosjanin gdzieś z Władywostoku jednego pobili, że nawet potrzebna była interwencja policji i poszukiwanie, co to wiecie Państwo. Hipochondria, agresja katolików, to po prostu no nie ma końca. No. Oni powinni się poważnie wziąć za siebie, no bo to, co się dzieje 11 listopada, proszę Państwa, z tymi cegłówkami, z kamieniami. I po co to? Nawet szkoda pieniędzy, żeby policję uzbrajać. No, o co tu walka? No, także proszę Państwa, jest to kraj dzikich, są to potworki, to jeden to potworek, dzikie to jest. Powinni po prostu zacząć Biblię studiować, czytać, no bo jeżeli oni nie widzieli na oczy Pisma Świętego nigdy w życiu, ja spotkałam pod Suwałkami babkę z dziadkiem, no to proszę Państwa, oni chcieli z nami rozmawiać jako ze świadkami Jehowy. Dlaczego? Dlatego, że oni nigdy nie dyskutowali. Ale dlaczego oni nigdy nie dyskutowali? Nigdy nie dyskutowali, bo sąsiedzi im nie dali powiedzieć. No bo to nie było takiej mody, co jeden, to i drugi. Jak jeden na jednym rogu piarnie, to drugi na drugim. I to jest ten cały kołchoz, proszę Państwa. Co widać na przykładzie tego stadionu, gdy jesteś tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, Przebracznicy Wielkiej pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem. Tu, gdzie ten tramwaj jeździ, nawet tak od przedwczoraj zauważyłam, że na Marszałkowskiej to wcale ten tramwaj coś nie chce jeździć. A potem jak nie potrzeba, to puste jeżdżą jeden za drugim. No tutaj to jest, proszę Państwa, na ulicy Waszyngtona w Warszawie, że po tej Pradze tramwaj jeździ aż kiedyś do 23, tam na Berezyńskiej, można go było spotkać 2 lata temu, do za 11:15 w nocy ostatni, tak późno. A teraz to się jakoś tak złajdaczyło, że szok. Nic tutaj nie funkcjonuje, tylko funkcjonuje plotkarstwo, obgadywanie się, to wszystko, co mają zemszy, włącznie z pokazem mody. Także to nie jest, proszę Państwa, dobrze, gdy śledzi dziad dziadek, a gada, żebrak żebraka w Żebracznicy Wielkiej, tutaj na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bałtykiem a Tatrami. Proszę Państwa, nie jest dobrze, gdy żebrak żebraka, dziad dziada, gada, zdradza. No bo to wiecie Państwo, za 5 groszy, za 5 złotych, jak to się mówi, że w Warszawie to i ten portfel można stracić, i ten portfel można zgubić, i jeszcze można być utopionym przez przyjaciela w łyżce wody. Czyli proszę Państwa, ulica Zieleniecka, też tutaj jest Wojski Wedel, Wyspa Kęta, Park Skaryszewski, Żebracznica Wielka, Warszawa. Proszę Państwa, no to wszyscy wiedzą, że ta Warszawa to chciałaby tak leserować, nic nie robić. Jeszcze nie ma tego piątku, bo jutro dopiero czwartek, a już tu pijaków pełno takich ment, naprawdę typów nieciekawych. Ja rozumiem, że tam tych żebraków, tam gdzie jest Biedronka, Żabka, ale je